W naszym kraju w więzieniach stale przebywa ponad 70 tysięcy skazanych. Stańcie sobie, panowie, przed stołem. Ruch w zakładach karnych jest ogromny. W Polsce do więzień codziennie trafia ponad 40 osób. Obsługą osób przyjmowanych i zwalnianych zajmuje się tu dział ewidencji. Jednym z jego funkcjonariuszy jest starszy sierżant sztabowy Marcin Zając, w służbie od 20 lat. Procedura zwolnienia wygląda w ten sposób. Zawiadamia się skazanego, że w dzisiejszym dniu będzie opuszczał zakład karny. Jeżeli 2 lata temu był zatrzymany o godzinie 12 przez policję, to koniec kary jego jest tak samo o godzinie 12. I ta godzina jest jednoznaczna z jego wyjściem. Skazanego nie można przetrzymać w więzieniu ani chwili dłużej niż wynosi jego wyrok. Gdyby doszło do opóźnienia, mógłby złożyć skargę na dyrekcję zakładu. Gdzieś ile? Aha, czyli na dole, dobra. Tego dnia przed południem starszy sierżant sztabowy Zając musi przeprowadzić procedurę zwolnienia więźnia, który kończy 2-letni wyrok w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich. Panie, idziemy na magazyn, rozliczyć się. Naprawdę? No, tak mówi, naprawdę. Mimo tego, że więzień już niedługo będzie wolnym człowiekiem, wciąż czeka go kilka czynności. Strażnik będzie towarzyszył przy tym aż do momentu opuszczenia murów zakładu. Panie Krzysztofie, idzie na święta pan do domu, się proszę cieszyć. Magia świąt idzie. Osadzony najpierw idzie z funkcjonariuszem do więziennego magazynu. Tam musi zdać rzeczy należące do Skarbu Państwa. 2 koce, 2 prześcieradła, poduszkę oraz ubrania, które dostał rozpoczynając odsiadkę. Dzień dobry. Weź mi sobie pan do nabo, złożyć mi tą chusteczkę, tak jak pan od nas jest złożona. No i to prześcieradełko jeszcze. Także mi było przyjrzyście. Pracownik magazynu wyciąga ubrania, które przez 2 lata, gdy mężczyzna odbywał karę, były przechowywane w worku. W przypadku dłuższych wyroków ubrania skazanych są utylizowane, a po odbyciu kary dostają oni nowy zestaw odzieży. Wejście w administrację. Każde zwolnienie więźnia to nie tylko dużo formalności, ale też staranne rozliczenie jego pieniędzy. Każdemu skazanemu opuszczającemu zakład karny przysługuje tak zwana żelazna kasa. To połowa pieniędzy, które uzyskał na przykład od rodziny lub pracując w trakcie odbywania kary. Tej połowy nie może mu zabrać nikt. Ani urząd skarbowy, ani komornik. Drugą połowę pieniędzy więzień może wydawać na przykład w więziennej kantynie albo z ich pomocą spłacić swoje długi. Po opuszczeniu murów zakładu były skazany jest wolnym człowiekiem i może robić co chce. W tym wypadku jednak pojawia się jeden proceduralny problem. To ten stary mój dowód? No gdzie jest? Ten już wygasł, ważne się. Panie, 3 miesiące mi dowodu, że się nie wyrobili. Ale co, ja panu wyrabiałem dowód? Okazuje się, że mężczyzna składał wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, ale dokumentu nie ma w teczce z jego papierami. Marcin Zając musi wyjaśnić, gdzie podział się dowód mężczyzny.